pierwszy cywilny w składzie następującym przewodniczący sądu pani Teresa. Spotkanie to miało charakter przede wszystkim roboczy. Głównym punktem posiedzenia miał być wybór prezesa. W głosowaniu jawnym na prezesa Stowarzyszenia Razem Łatwiej wybrano panią Irenę Kuraszyńską. Cele organizacji są niezwykle szlachetne. Przyjęto za priorytet działanie na rzecz osób specjalnych potrzeb edukacyjnych, aby mogły one w pełni i godnie uczestniczyć w życiu społecznym. Działalność stowarzyszenia nie ma obejmować tylko alternatywnych form kształcenia i rewalidacji dzieci, ale również m.in. prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie konferencji i sympozjów, prowadzenie działalności turystycznej i sportowej. Należy zaznaczyć, że na fundusz stowarzyszenia składają się wpływy ze składek członkowskich oraz dotacje, darowizny i zapisy. Także, drodzy Państwo, pomóżmy i my tej chwalebnej organizacji. Tu na pewno nikt nie odmówi pomocy. Stowarzyszenie Razem Łatwiej. Co to jest w ogóle za stowarzyszenie? Jaki był cel powołania tego stowarzyszenia? Stowarzyszenie Razem Łatwiej właściwie tak zaczęło kiełkować już przed dwoma, trzema laty, gdzie w rozmowach właśnie z rodzicami oddziału przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową, rodzice ci domagali się w pewnym sensie od nas, abyśmy w jakiś sposób tutaj w większym stopniu mogli wspomagać od strony terapeutycznej, psychologicznej rodziny tego dziecka. Dlatego też zakiełkowało taka jakaś propozycja, aby powstało stowarzyszenie, które będzie wspomagać i rodzinę dziecka, ale zarówno także jednocześnie także dziecko niepełnosprawne. I komitet założycielski, który w ubiegłym roku się zawiązał, składał się z 17 osób i w tym roku, w kwietniu, złożyliśmy do Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze właśnie wniosek o rejestrację stowarzyszenia i w maju bieżącego roku takie stowarzyszenie w Sądzie Wojewódzkim zostało zarejestrowane. Kto jest założycielem, doktor? Kto wchodzi w skład tego komitetu założycielskiego? W skład zarządu może komitetu założycielskiego wchodziła pani Anna Pieszalska, która jest długoletnim nauczycielem szkoły nr 4 specjalnej w Olsztynie. Wchodziła pani Michalak, która jest takim kierownikiem sekcji rehabilitacji w naszej placówce. Wchodziła także pani Irena Kuraszyńska, która jest rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Oraz jednym z takich organizatorów tego stowarzyszenia także byłem ja. W jaki sposób są realizowane założenia stowarzyszenia Razem Łatwiej? Czy się cele czy założenia tego stowarzyszenia dopiero będą realizowane, bo stowarzyszenie dzisiaj zostało utworzone tutaj, zarząd tego stowarzyszenia dzisiaj został wybrany i głównym celem, tak jak już powiedziałem na początku, jest wspomaganie rodziny dziecka, które ma pewne problemy edukacyjne, tak to możemy w szerokim słowa tego znaczeniu ująć. I chciałbym, żebyśmy na dzień dzisiejszy dotarli taką grupą inicjatywną do tej rodziny i wspierali ją zarówno z strony psychologicznej, a dziecko, aby mogło być w takim globalnym, kompleksowym zakresie rehabilitowane, żeby ta pomoc temu dziecka była rzeczywiście taką pomocą wszechstronną, zarówno poprzez psychologa, pedagoga, rehabilitanta, logopedę, hipoterapeutę. Zakładamy sobie, że takie zajęcia muszą być w jakimś większym stopniu jeszcze tutaj na dziecku skoordynowane i muszą one rzeczywiście, wtedy będą one rzeczywiście dawały jakiś pozytywny efekt w pracy terapeutycznej z tym dzieckiem. Jakie są zasady przynależności do tego stowarzyszenia? Czy muszą to być koniecznie osoby w jakiś sposób związane, czy to pośrednio, czy bezpośrednio właśnie tak, z problemem niepełnosprawności? Znaczy członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać każda osoba, zarówno członkiem zwyczajnym, jak i wspierającym. Może zostać każda osoba.
Jednak pełne prawo wyborcze, zarówno bierne, jak i czynne, ma ta osoba, zgodnie ze statutem, ma ta osoba, która pracowała na rzecz czy z dzieckiem niepełnosprawnym, czy na jego rzecz, przynajmniej przez okres 2 lat, lub też rodzic dziecka. To są osoby, które mają pełne prawa wyborcze w naszym stowarzyszeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Została Pani wybrana prezesem Stowarzyszenia Razem Łatwiej. Dlaczego zgodziła się Pani w ogóle na kandydaturę? Dlaczego się zdecydowałam na kandydaturę? Dlatego, że z racji faktu, że sama mam dziecko niepełnosprawne, pamiętam, co przeżyłam od urodzenia, od momentu urodzenia dziecka, wyszłam z pewnego dołka i uważam, że jestem to winna innym w podobnej sytuacji. No i postaram się rzeczywiście być im pomocną w tych momentach życia, kiedy jest im bardzo, bardzo trudno. I to jest główny powód. Jakie są początkowe plany w ogóle realizacji założeń tego stowarzyszenia? Pani początkowe plany. Co zamierza Pani pierwsze wykonać jako prezes tego stowarzyszenia? Chcę założyć grupę inicjatywną, składającą się z ludzi, z pedagogów, z psychologów, z lekarzy, z rodziców doświadczonych przez los w tym zakresie. Wprowadzić ją w czyn, tak żeby rzeczywiście byli oni tym pierwszym pomocną, tą pierwszą pomocną dłonią dla rodzin, w których przydarzyło się to nieszczęście. I to niekoniecznie nieszczęście urodzenia się dziecka, ale nieszczęście choroby, nagłej choroby, no, jakiejś trudnej po prostu sytuacji losowej. Postaram się dotrzeć do tych ludzi, no i pomagać im, jak tylko będziemy mogli. Dziękuję. To będzie na pewno niełatwe, ale sama wiem, na czym to polega. Wiem, jak było trudno i wiem, że w tym momencie, jeżeli ktoś umiejętnie by mi pomógł, to może nie przeżywałabym tak wielu rzeczy niepotrzebnie. Niepotrzebnie po prostu. Ponieważ to takie straszne się wydaje. A potem w perspektywie jest fajnie, nie jest tak źle. Dziękuję bardzo. Proszę i życzę bardzo sukcesów w realizacji planu. Dziękuję za życzenia. Na pewno mi się przydadzą. I przydadzą się nam wszystkim, bo sama ja jedna to niewiele. Wszyscy po prostu będziemy działali tak, aby rzeczywiście problemy niepełnosprawnych były w naszym środowisku rozwiązywane, aby edukować odpowiednio nasze środowisko, żeby aprobowali niepełnosprawnych, żeby wózek niepełnosprawnego małego czy dorosłego nie budził jakiejś niezdrowej sensacji, aby był normą, aby powodował chęć niesienia pomocy. To byłoby wszystko. To jest główny cel. Dziękuję bardzo. Dziękuję.